później tak mówią, u nas będzie czerwona noc. To tak ich masakrowali strasznie. Mieli deski takie porobione z dużymi goździami, rozdzierali ich, bili ich, rozmaicie oczy wydłubywali, a tam obcęgi, ten szutzpolicaj, obcęgi miał złote koronki czy co, Żydzie, daj ja wyrwę ci ten ząb, co ci boli, ulżyło ci. I przy tych dołach straszne rzeczy robili. Jednego razu szum się zrobił w naszej wsi, dwóch chłopaków leży zabitych przy drodze w naszej wsi. Znałam tych chłopaków, nie? Młodych, co pracowali tam. Lecimy wszyscy tam, cała wieś, ludzie lecą patrzeć, leżą tak tego, twarzami do ziemi, dziurka, dziurka. Już tych dwóch młodych chłopaków Ukraińca zabili. Szli z pracy, z roboty, wieczorem wracali i zabili tych dwóch chłopaków. Urodziłem się w 1935 roku Budylów, województwo tarnopolskie, powiat Brzeżany. Do czasu wybuchu wojny to miałem 4 lata, do 1939 roku. Już pamiętam, Ukraińcy palili wsie. Z tym, że wieś była mieszana, pół było Ukraińców, pół było Polaków. Do czasu, jeszcze jako okres przedwojenny, to po prostu społeczeństwo było jako jedna rodzina. Polacy się pobierali, żenili się jedni z drugim. Ukraińcy, Polki brali Ukraińców i tak było wymieszane. I to był układ dobry. Nienawidzili Ukraińcy bardzo Rosjan. Więc trzeba oddzielić, że strasznie nienawidzili Rosjan, także u nas w tych Petlikowcach było dwóch rosyjskich żołnierzy, niewolników, których właściciel był już narzucony przez Niemców jakiś i on ich wyprosił, tych, żeby u niego obsługiwali młyn i elektrownię. Jeden, na niego mówili Sybirak, bardzo sympatyczny i widziałem go wiele razy, piękny wąs, kąpali się w trzaskającym mróz w strypie. Bardzo życzliwy człowiek, nie wiem, któregoś rana grudnęła wiadomość, że obu Ukraińcy zabili. Tego to widziałam, jak oni tych Żydów gnali i na to zabijanie jeju. Najpierw u nas tam na tym Zamczysku, jak byłam, to tam była takie miasteczko niedaleko, kilometr tam od nas, żydowskie. Tam były sklepy i wszystko i my z tymi Żydami tam dobrze żyli, bo u Żydów można było na kredyt brać. O, tak dobrze żyli. No i oni tam wykopali za tym miasteczkiem ogromne doły takie i z tych Żydów stawiali nad tymi dołami i tak siekli, i tak padali. Niektórzy żyły tam wpadali, zasypali. Wszystkim kazali się kładnąć. Na słomie narzucali i każdemu tak twarzą do dołu, w pokoju dużym. I tak był Lech, ojciec, matka i Longin, ten syn ich, kło ich leżał. I oni nie mieli elektrycznego światła, tylko lampę. I tak z palnej broni ojca, matki, a on leżał i ta lampa zgasła w tym czasie. Nim oni znaleźli bateryjkę, jakieś coś, to tego. A on udał, że krew buchnęła z matki, zalała jego twarz i wszystko i on tak leżał. Później wzięli, powybijali okna, jeszcze narzucali słomy maszynowe, broń ciężką, wstawili ten dom i wszystkich tam strzelali, a on żył. I co? Co ja po prostu przeżyłem? Przyszli do mieszkania, umundurowani w niemieckie mundury, czyli płaszcze. Był marzec, forażerki, broń, karabiny niemieckie. Jeden z nich mówi, kto ty, ale o,
co założyli, językiem polskim. Mówi, kto ty jesteś? A on mówi, no to powiem po ukraińsku, to mówię, szowie, nie znajdę, ja jestem miszyny, mieszany. Tak powiedział, to co wy mnie, nie znajdę mnie? I padła komenda wsień, bo to mieszkanie było jednoizbowe. Mówi, dać mu szaftem po głowie. I wtedy się ten, co prowadził dialog, się odwrócił karabin, uderzył i lampa zgasła, lampa naftowa zgasła. I wtedy padł strzał. I wtedy upadł ten strzał, snop iskier z lufy. To tak, no nie wiem, to trzeba to widzieć. I to zauważyłem. I wyszli, wychodząc, jeszcze zdążyli wybić okno. Ja to wszystko widziałem. To zjawisko tak mi utkwiło w pamięci, jak to można widzieć śmierć ojca. Docierały do nas te wiadomości, także kilka razy musieliśmy, rodzice brali nas do kościoła, zamykaliśmy się, noc spędzaliśmy w kościele i rano się z powrotem szło do domu i do obowiązków. Tam z tyłu rzeka płynęła w Łódzku. Mówię, coś płynie rzeką. Lecimy, było to przez ten cmentarz żydowski, tam na dole zaraz ta rzeka płynęła. Lecimy my przez ten cmentarz żydowski, płynie kobieta rozkrzyżowana na deskach, naga. I płynie tak, to ciało już aż takie od słońca zczerniałe. I płynie. Wyłowili ją tam trochę tego i zakopali tam przy tej rzece to ciało, żeby dalej nie płynęło. Chłopaki nasze poszli, takie podrosłe tego, wszystko, takie kawalery. Tam na dworzec do tych Niemców, do tego wojska węgierskiego poprosili, żeby dali coś na własną obronę, coś. No dali, taki pamiętam, duży wianek kul takich dużych, maszynowy karabin, dali granatów i pierwsza godzina w nocy oni przyszli, zapalili jeden dom za szosą, było widać. Mama, wszyscy uciekajcie, my w takie uciekali, kto wiedział gdzie, nie podnoście głów tego. Ale też te chłopaki jakieś przeszkolone czy co były, wpuścili ich blisko tam wszystkich, że oni weszli. Jak oni weszli, puścili maszynowy karabin, granaty i oni myśleli, że u nas niemieckie wojsko nocuje. I zaczęli do lasu uciekać. No później coraz więcej. My z początku uciekaliśmy na noc w pole. Z domów w pole wychodziliśmy, zboża tam gdzieś chowali się. Ale te nasze Ukraińcy z naszej wsi mówią, słuchajcie, my wam nie pomożemy, bo oni nie mogli, bo ich to samo czekało. Musicie uciekać stąd. No i my musieli wszystko zostawić, wszystko. Tylko to, co w ręce weszło, do Łódzka. I jak zaczęli mordować, to było cztery ukraińskich dziewczynek i oni koleżanki. I tak mówi Ukrainka, kładź się z samej od ściany, bo jak przydo, to nie, bo oni też się bali, bo ich też mordowali za to, że kogoś wzięli innego, albo buchanek chleba ktoś dał też za to. Cała rodzina nie patrzyli swoich. No i w ten czas ojciec przyleciał pod okno do Ukraińca, Lotka, uciekaj, bo mordują. Wigilia Bożego Narodzenia. Napadli na Łódzku, na przedmieścia, banderowcy, z jednej strony i z drugiej strony. Na rano słyszymy, że wymordowali wiele osób, z jednej strony na przedmieściu, z drugiej strony, wiele osób wymordowali, jej.
Z progu zobaczyłem zabitą kobietę, całą we krwi, tak, że ta krew się sączyła z niej długo i widać, że jeszcze się męczyła, bo ręce zostawiły tak ślad w tej krwi i mama mnie zaraz zamknęła oczy i kazała mi iść do stryjków, żebym na to nie patrzył. 29 osób, proboszcza i biednych ludzi, wiejskich, nie wiem za co. Ja rozumiałbym, że zabijają kogoś znaczącego, ktoś, kto odegrał złą jakąś, czy miał złą opinię złego dla Ukraińców. To była taka biedota, mój Boże, taka biedota. Ci wszyscy ludzie w takich domeczkach mieszkali, jednoizbowych często. Dlaczego ich tak mordowano? I mówią tak, wy uciekajcie, wy tu nasz chleb jecie na naszej ziemi. To tak mój krzesny Marcel Drzewiecki, Antoni Drzewiecki i jeszcze takich innych, tam 12 osób wzięli, powiązali, wyprowadzili za Kamienną Górę, tam gdzie rzeczka szła, to takie było bagno i zaprowadzili przez te bagno i tak rzucali po jednemu i kłuli bagnetami aż pozakłuwali. A tego Antoniego Drzewickiego zostawili dziadka i wnuczka jego. To nie było pochwalane, żeby zabijać po to, że jest Polakiem. No jak to tak można? Dla mnie to są wszyscy, każdego Pan Bóg stworzył. I tego Żyda, i tego Ukraińca, i tego Polaka, i każdego. No i jak tak można, żeby człowiek człowiekowi takie coś robił? A pytają się, a co ci zrobić? No chłopcy, mówi, nie mordujcie mnie takie, dajcie lepiej kulę mi. A ty, lachu, my pokażemy, jaka śmierć twoja będzie letka. No i jeden wziął Ukraińc na bagnet tego wnuczka kręcił. I patrz, plasza, jak Ukraina plasza. No a ta matka tego dziecka miała 16 ran kłutych, wdeptana w te błoto i odżyła. Patalut, 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 takie hasło wywoławcze, komen, nie? Czyli odbiór. No. Co się okazuje, wieczorem zbombardowali ogród, ale nie trafili. Nie trafili radiostacji. Był wywiad. Ale pamiętam takie szczegóły, że raz babcia przyszła ze sklepu, przyniosła mydło, a w mydle była włożona tak na szpilce, takie oprawione w taki delikatny metal, głowa Stalina. Podewy się młotą, jak ja sztany załatą. Jedną dziru szczelyszył, by się Stalin podywył. I drugi wierszek to był taki. Stań Piłsudski, daj nam myła, Boże w uszy majut kryła. Jakże w uszy pydry stud, to nam derwa obiedut. No to taki był Ukrainiec Andrzej, na jego mówili. On później był wywieziony do Niemiec. To on siadał na wóz z nami i jechał do kościoła. O, bo on nie lubił popów, bo popy takie brady mieli. Nie lubił popów. Siadał na wóz z nami i jechał do kościoła, ten Andrzej. No i później Ruskie przyszli, to co nas wzięli, nas zbierali tyle dzieci na wozy, wywiezli nas na północ do lasów i łopata i wymierzył, ile masz wykopać, a nie to będziecie nocować w tym lesie. Taki rozkaz był. Na rano podjeżdżają, zabierają znów nas do lasu okopy kopać. No nie ma co, no to taka brzoza fajna, liście będzie. Zaczęli jeść, nie da rady liście jeść, bo bardzo, bardzo gorzkie. Lipy.
z lipy jadłyśmy liście tego. Później on poszedł ten ruski, co nas pilnował. Mówimy, lecimy gdzieś do lasu, coś może znajdziemy, jakieś jagoda, coś. Lecimy, takie duże bagno. Chciało się pić, ani wody, ani... No i te bagno tak wyschło, że na środku tylko trochu było. Ale nie wody, tylko mech mokry był taki. Tu my tak rączkamy tego, patrzymy, żurawiny są. To my wzięli łyczka, wydarli z tego, z lipy, podwiązali sukineczki sobie i za pazuchę, że jak będzie słabo, to tego. No i tak my cały tydzień tak przeżywali na tym jednym do domu. To był chyba pierwszy dzień albo drugi dzień świąt Wielkanocy. Nikt nie poszedł do kościoła, ksiądz szybko odprawił mszę i zaraz na plebanie, a w kościele jeszcze zostali ministranci. I wtedy nadeszli kilku tych SS-manów, nie żołnierzy niemieckich, tylko SS-manów. I weszli do kościoła i zabili właśnie zakonnicę, dwóch ministrantów, a jednego chłopca, który był najmniejszy, wtedy miał 12 lat, dał mu kopniaka i wyrzucił z tego. On przyleciał do piwnicy i powiedział, że siostry zostały zabite. Więc ta Ślińska i nauczycielki wyszły, ale przy furtce zobaczyły, że z zakrystii czołga się mateczka. Nazywaliśmy tą starszą zakonnicę mateczką. I ona woła, mateczko, mateczko, co wam jest? Bo czołgała się po ziemi, ona mówi, jestem ranna. On chciał ich pójść dalej, a ten jeden z Niemców podniósł automat i ona uciekła. I przyleciały z powrotem do tej piwnicy i to zaczęli się wszyscy modlić, żeby nie przyszli tylko tutaj, żeby nas nie wystrzelali. Ale potem się to wszystko uspokoiło. To jest takie dziewczyny stare, to takie już gdzieś 20-letnie, no na pewno mieli wykształcenie może średnie, może w Tarnopole kończyły. I tak stanęli na torze środkowym i odśpiewali taką pieśń. Przez 5 lat wojny, gdzieśmy w domu byli, gdzie banderowcy pół wioski spalili, a na ostatek plakaty przybili, że się Polacy tu nie znachodzili. Oni nie zabijali, oni normalnie, ja to zawsze mówię, że tego, że Ukraińcom spod noża uciekło. Mówię, że jeszcze tak długo żyję, bo Ukraińcom spod noża uciekło. Oni siekierami, bidłami, oni potrafili kobietom piersi ucinać, potrafili oczy wydłubywać, języki ucinać. Normalnie takie tu na ciele w skórze gwiazdy wycinali. Oni normalnie to było takie ludobójstwo okropne. Ja nie może, to się w głowie nie może pomieścić, jak człowiek człowiekowi może takie coś robić. I no nie do opowiedzenia, co oni to najsampier Żydów. Polacy to tak rzadko. Tam poszedł, tam zginął, tamte, a później okrążali masowo. Nikt nie mógł się, kto mądry był, do miasta uciekał, bo miast nie było co jeść. Rozstrzelano też jedną rodzinę, żonę, męża i dziecko takie 5-letnie, że widziałem go i tą rodzinę już zabitą. Leżała na ogrodzie, ten woźny ukraiński, nazywał się Kogut, kopał dla nich grób, a ta rodzina leżąca była przykryta wiązką kukurydzianej słomy. Widać było głowy tej dziewczynki takie. Mieli 5 albo 6 dzieci. Wzięli ich, pomordowali. Wszystkich widłami pomordowali i leżeli na kupie. Nie mieli co robić. Ukraińcy to wzięli na wóz, widłami narzucali. Tak, i tam gdzieś pochowali. I po co takie małe dzieci w kołyskach, siekierami, rąbali. Przyszli Ukraińcy i pytają się, a kto chory tu u was? A moja siostra była tak samo chora jak ja. No to ją zabrali. Zabrali, tam dużo dzieci. Wywiezli do lasu 8 kilometrów,
a ja na rynek chodziła, tak słuchała. Tam kobiety mówią tak, tam do Ryszucka co wywożą, to oni nie wywożą tam leczyć. Oni dają zaszczyt, ale z domu albo prześcieradło trzeba wziąć, jak biorą, albo koc. No i moja siostra, Jadwiga, wzięła koc ze sobą. I przeszłam przez tory, kawałek drogi do lasu, weszłam w ten las. Idę tym lasem. I ja tam patrzę, a to w czasie wojny to fartuszki musiały być białe, to szpital. Ja przychodzę, prawda, ubrana kobieta po ukraińsku do mnie mówi, czego ja przyszła. Ja mówię, siostrę odwiedzić. No to dobrze. Ja przyszła ją wykraść stamtąd. Akurat były orzechy raskowe, pół dojrzałe, pół zielone. I tam ja się zatrzymała z nią, że my zbieramy orzechy. Wyszła ta kobieta i się pyta nas, co wy tam robicie? Orzechy zbieramy. To zbierajcie, zbierajcie, to więcej to mnie też dacie. Ja wzięła, ten koc taki ładny był, zielony, zwinęła. Mówię, Jadzia, idziemy. Wyjeżdża furmanka, 8 banderów na wozie drabiniastym z karabinami na plecach. Stanęli. Ona się rozpłakała. Mówi, widzisz, przez ciebie my zginiemy. Tego. Ja mówię, Jadzia, ty chodziła razem do szkoły ze mną, ty się nie nauczyła. Broń cię Jezu, aby ty nie otworzyła ust. Ja, co my wymyśleli? Wymyśleli, że mamy Niemcy zamknęli. W więzieniu siedzi i zimno, my niesiemy ten koc. No to siadajcie, to my w ten kierunek jedziemy, to podwieziemy was. No i my posiadali między ich, ja mówię, aby chociaż siostra nie, ani słowa. No i przyjechaliśmy tam do przejazdu tego kolejowego. Przyszłam do miasta, całe miasto dęba stało, że mnie się udało. Jak zobaczyli nas, te ruskie, mówię, a co to za naród taki obdarty? A my brudne, obdarte, bo to tyle tygodni, ani się umyć, ani się ubrać, nie było w co i nie było jak, nie było jak uprać. No a co to za naród taki? Musieliśmy zostawić wszystko, wszystko i uciekać z ciałem i z duszą. Z ciałem i z duszą. Wojna jak się skończyła, to moja Matko Boska, bo to niby mówili, że to pozruskimi będziemy, że to już nie taka wolna Polska. A ja mówię, niech się dzieje co chce. Ważne, żebym ja miała chleba do syta się najeść. Niech już rządzi kto chce, aby było chleba do syta się najeść. Żeby nigdy nie przeżyli takiego czegoś. Żeby nie Pan Bóg ich chronił, bo to jest okropne. Żeby nie widzieli tego i nie przeżyli, i nie, żeby już nigdy takie coś nie powstało. Żeby nigdy takie coś nie powstało. Ale pamiętam, jak już wyjechaliśmy tym wozem, takim wozikiem o żelaznych kołach, ten wóz turkotał cały czas i już wjechaliśmy na taką drogę, która się nazywała Gościniec. Wieś pozostała na dole, daleko, a babcia zwróciła się do nas i powiedziała, dzieci, obejrzyjcie się, bo już może tych Petrykowiec, muszę się, nigdy nie zobaczycie. I tak w myślach idę przez moją wieś i tak tu mieszkał ten, tu mieszkał ten, tu mieszkał ten, tu mieszkał. Tak. Najdalsze miejsce urodzenia jest. Tęsknota taka. No. Pamiętajcie to potomni, że nie wolno wam zapomnieć. To jest przesłanie dla młodych pokoleń, na przyszłość, żeby o tym pamiętać i przekazywać następnym.